Dzień dobry Państwu. Otwieram sesję Rady Miasta Zamru. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam Pana Burmistrza wraz z przybyłymi pracownikami Urzędu Zaproszonych Gości. Jest z nami na sali Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Pani Marta Konopka. Witam serdecznie. Jest też Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Anna Kosakowska. Witam serdecznie. Witam też przybyłych mieszkańców miasta Zamrów. Tak na wstępie, proszę Państwa, ja tutaj jestem zobowiązany Państwu wspomnieć, że ta sesja jest nagrywana, te dane osobowe są przechowywane na serwerze. Są to dane osobowe w postaci wizji i fonii. Poprzez to, że Państwo pozostajecie na sali, rozumiem, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Tak, dziękuję. Proszę Państwa, według listy obecności na sali znajduje się 18 radnych, zatem stwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy do tego materiału ktoś z Państwa chciałby ewentualnie zabrać głos, czy ewentualne jakieś wnioski? Bardzo proszę. Nie widzę. Zatem w związku z brakiem uwag uznaję, że porządek obrad został ustalony przez Wysoką Radę. Proszę Państwa, w punkcie drugim przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Ten materiał był dostępny w aplikacji sesja, jak i też w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść ewentualne jakieś spostrzeżenia bądź uwagi? Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę, zatem bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji. Kto z Państwa radnych jest za proponowanym protokołem, proszę o wciśnięcie przycisku za, przeciw bądź też wstrzymuje się. Dziękuję za głosowanie. Stwierdzam, że głosowało 18 radnych. Jednomyślnie protokół obrad z poprzedniej sesji został przyjęty przez Wysoką Radę. W punkcie trzecim, proszę Państwa, informacja burmistrza w zakresie zarządzania miastem. Mieliście Państwo tutaj ten materiał do wglądu. Panie burmistrzu, coś Pan by chciał ewentualnie? Tak, rozumiem. Bardzo proszę o zgłoszenia. Według listy zgłoszeń o głos prosi Pani Grażyna Wyszyńska. Bardzo proszę Panią Radną. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałam dopytać tylko o punkt drugi, o jakie lokale chodzi i o punkt dziesiąty też o jaką nieruchomość chodzi, która jest przeznaczona do przetargu. Dziękuję. Tak, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o punkt drugi, to musieliśmy ustalić taki regulamin przetargów, ponieważ miasto dziedziczyło mieszkanie na prawach lokalu własnościowego, spółdzielczego na ulicy Białostockiej 31. Mamy tam 3/4 udziałów, pozostała 1/4 jest wstępnych i dlatego też, żeby zorganizować przetarg, ewentualnie musieliśmy taki ogłosić regulamin tego całego przedsięwzięcia. Zobaczymy, czy będą chętni na kupno tego, ponieważ nie ukrywamy, że co miesiąc jest czynsz naliczany przez spółdzielnię i to jest normalnie, tylko na razie nie ma kto do tego płacić. 10. to jest działka, proszę Państwa, na Alei Wojska Polskiego. Taka niezabudowana, jak Państwo wyjeżdżają z ulicy Kulbata na ulicę Wojska Polskiego. Po lewej stronie jest taka działka i ona była dzierżawiona, ale w tej chwili jest chętny, który ewentualnie chciałby to kupić, dlatego ogłaszamy przetarg. Dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. O głos prosi Pani Radna Anna Truchel. Bardzo proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, ja chciałabym tu zapytać odnośnie punktu trzeciego. Chodzi mi o tą ulicę Bema. Może to bardziej pytanie do Pani Naczelnik Łapińskiej, żeby jeszcze raz mieszkańcom wyjaśniła, na czym polega remont, co tam ma być zrobione, bo bardzo wielu mieszkańców niepokoi się, że będzie jakiś to ogromny tam remont zrobiony. Więc prosiłabym, żeby może Pani
szerzej wyjaśniła, czy to, bo to niektórzy pytają, czy to jakaś obwodnica będzie. To może do mnie. No to może być pan burmistrz, proszę bardzo. Bardzo. I jeszcze, przepraszam, jeszcze zanim pan zacznie, jeszcze pytanie do punktu 9. Chciałabym tu zgłosić, że bardzo słabo oznakowane są ulice Andersa, które bardzo trudno znaleźć, i te ronda, które tam nowe powstały. Czy będzie jakieś oznakowanie? Dziękuję. Dobra, jeśli chodzi o dotyczące inwestycje, jaką jest ulica Bema, to raczej pytanie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego niż do Wydziału Gospodarki Przestrzennej, ale tak jak cały czas mówię, potrzeba było tej kapitalnego remontu tej ulicy, którą tu nikt nie neguje, że jest, ale z uwagi na to, że zakres jest bardzo obszerny, bo dotyczący kanalizacji deszczowej, jak Państwo widzą, ten materiał zgromadzony tam, on będzie wszystkich zakopany w ziemię i to potrwa do 5 listopada, tak jest podpisana umowa z firmą Bitą, która będzie wykonywała tą inwestycję. Oczywiście będą duże utrudnienia dla mieszkańców, ale ruch będzie niezatrzymany tą ulicą, także komunikacja z prawą stroną osiedla Bema na pewno będzie. Będzie również tamtędy szła komunikacja miejska. Będzie wyznaczony tutaj pas terenu, którym ta będzie komunikacja przychodziła. Zdaję sobie sprawę, że to będą na pewno utrudnienia dla naszych mieszkańców, ale zdecydowaliśmy się na taką inwestycję, ponieważ były problemy z odwodnieniem tego terenu, szczególnie w okresie po jakichś ulewach na skrzyżowaniu Puławskiego, tam było jedno, drugie rozlewisko i żeby to po prostu zlikwidować, musieliśmy zdecydować się na taką dosyć drogą, ale dofinansowania przez rządowy program rozwoju dróg inwestycje i będziemy to po prostu robili. Już się zaczęła, jak Państwo widzą, praca. Również tam są przesadzane drzewa i będzie też, żeśmy wpletli tam, że będzie też zatoka autobusowa jedna, także myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję. Przepraszam, ale tam będą dwa pasy, tak? Czego? Dwa ruchu, jeden w jedną stronę, drugi w drugą, tak? Nie będzie już tam poszerzenia. Dwukierunkowa je będzie, tak, jak do tej pory. Jeśli chodzi o oznakowanie ulicy Andersa, no nie zauważyłem, to jest nowa droga i to, co było możliwe, to żeśmy ją oznakowali. Jeszcze na pewno jest przygotowanie, oznakowanie wylot do ulicy Białostockiej, bo w tej chwili, jak Państwo tam jeżdżą, ta firma w końcu ma dobrą pogodę i kończy wylewać warstwę ścieralną i myślę, że do końca tego tygodnia to zrobi i wtedy jeszcze pójdzie oznakowanie jednej i drugiej. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosi pani radna Barbara Danuta-Laszuk. Bardzo proszę panią radną. Wysoka Rado, panie burmistrzu, pytanie moje dotyczy ulicy Kolejowej. Chodzi mi o to, że trwają prace dotyczące zlecenia dokumentacji projektowej na tą ulicę, a już pracownicy urzędu spotykają się z mieszkańcami i właścicielami przyległych gruntów. Bardzo mnie to cieszy. Uważam, że jest to krok w dobrym kierunku, bo chodzi tutaj o transparentność, żeby mieszkańcy wiedzieli, co ich czeka, a nie dowiadywali się wtedy, kiedy podjęta już jest jakaś uchwała, o czym świadczy tutaj obecność tych państwa. Także panie burmistrzu, jest to krok w dobrym kierunku. Ale teraz pytanie. Proszę mi powiedzieć, jaki jest efekt tego spotkania? Co z tego wynikło? Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że transparentność jest na każdym etapie w naszym urzędzie, a niektóre nie wdają się z panią w dyskusję dotyczącą innych kwestii. To jest inna rzecz. Co innego jedna sprawa, co innego druga. Jeśli chodzi o ulicę Kolejową przy Torową, było spotkanie z mieszkańcami. Byli mieszkańcy praktycznie wszystkich działek zainteresowani. Ulicy Andersa. Posłuchaliśmy mieszkańców,
złożyli odpowiednie wnioski. Jeśli jeszcze nie złożyli ustnych, bo to jest produkowane zebranie, złożą kolejne. Myśmy przedstawili naszą koncepcję, jak ta droga będzie tam odbudowana, powiedzmy sobie, i po już tych wnioskach mieszkańców zlecimy wykonanie dokumentacji technicznej. Chociaż wiadomo, że niektóre wnioski mieszkańców nam jako tutaj zarządcy do końca się nie będą podobały, ponieważ to też powiem otwarcie, to też nie jest koncert życzeń. To ma być droga, która ma spełniać funkcję drogi dojazdowej, a nie funkcję drogi ekspresowej. I z tym trzeba się po prostu liczyć, ale te wszystkie zasadne wnioski naszych tutaj mieszkańców z ulicy Kolejowej będą uwzględnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja absolutnie nie zamierzam tutaj dyskutować z panem w tej sprawie. Powiedziałam, jest to krok w dobrym kierunku i to, co pan powiedział, koncert życzeń. Tak, mieszkańcy mają prawo zgłaszania swoich życzeń, a urzędnicy są od tego, żeby logicznie do tych życzeń podejść i żeby znaleźć stosowne rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Chciałem uzupełnić, ponieważ od czasu, kiedy jestem burmistrzem, nie zdarzyło się taką rzecz, żeśmy coś przeciwko mieszkańcom, jeśli chodzi o budowę dróg, robili. To dotyczyło ulicy Kościuszki, to dotyczyło na przykład ulicy Spacerowej i innych. Zawsze były spotkania uzgodnienia. I tak powinno być to robione i tak robimy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Bardzo proszę. Panie burmistrzu. Panie przewodniczący, mogę? Tak, tak, bardzo proszę. Panie burmistrzu, jak mnie pamięć nie myli, to kolejowo kiedyś pisałem interpelację. Jak mi pamięć nie myli, to ta kolejowa miała wychodzić na rondo, które pan drogę miał zrobić od Sędziwuj do Alei. Dlatego pan nie robił. Wtedy pan, nie powiem, był twardził, nawiózł tam gruzu i plany były inne. Widocznie plany się zmieniły, pan burmistrz teraz robi drogę. Chwała po 4, może nawet 6 latach, że w końcu ta droga będzie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tu chciałem jeszcze odpowiedzieć do informacji, to się wszystko zgadza, tylko trzeba pamiętać, że były takie plany, żeby drogę miejską zrobić od ronda przy ulicy Ostrowskiej do ronda na ulicy Wojska Polskiego i to było złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pamiętajcie państwo i liczyłem, że dostanę pieniądze. No niestety nie dostaliśmy. To był koszt, pamiętam wtedy, 11 do 13 milionów złotych. Miało być dofinansowanie 85%. Nie dostaliśmy tych pieniędzy i temat jest po prostu zamknięty i będziemy w tym okresie, a jeszcze dlaczego, to po prostu zaczęliśmy teraz robić. Po prostu wiemy więcej niż mniej, jak będzie przebiegało w ulicy miasta Zamrów i dlatego można po prostu zrobić dokumentację na ten etap tej drogi. Dziękuję. Tak, panie burmistrzu, jak pan zaczął temat na o pieniążkach, to te plany, które pan przygotowywał, to drogę z Sędziwuj do Alei też kosztowały miasto sporo, naprawdę sporo, kilkaset dobrych tysięcy złotych. No i to poszło przykładowo, można powiedzieć, w marne. No, część tam tego może się wykorzysta. No, część się może wykorzysta. To było niepotrzebne, ja panu to zwracałem uwagę, że to jest darma robota, czekamy na obwodnicę. Ja wiem, zawsze pan ma rację. Nie jestem takim jasnowidzem jak pan. Panie burmistrzu, ja wiem, że pan zawsze ma rację. Nie. Panie burmistrzu, nie będziemy się kłócić, bo to jest okres wyborczy. Ja tutaj mam na przykład strategię na 12-22. Rozumie pan? Dużo pan tutaj rzeczy mówi, a wtedy panu zdecydowałem. Dużo tego jest niezrobione. Oczywiście, albo zrobione z dużym opóźnieniem. Dziękuję. Temat zamykam, żeby się tu nie kłócić przed tym okresem wyborczym. Dziękuję. O głos prosi pani radna Barbara Danuta-Laszczyk. Bardzo proszę. A tutaj mam przycisk, czyli usuwamy to zgłoszenie, tak? Dobrze.
O głos prosi pani Grażyna Anna Wyszyńska. Bardzo proszę panią radną. Ponieważ pan burmistrz wspomniał, że mniej więcej wiadomo, którędy będzie przebiegała obwodnica, czy mógłby pan ukryć rąbka tajemnicy i poinformować mieszkańców i nas? Tak? Ja rozumiem, tylko akurat to w tych sprawach różnych. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że brak jest zgłoszeń. Zamykam zatem dyskusję. Przechodzimy do punktu 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję. Szanowni państwo, odpowiedź na interpelację pani radnej Marty Worosilek i pana radnego Łukasza Miszaka. Jest to interpelacja dotycząca lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 4. I tutaj jest odpowiedź pana dyrektora. Dyrektor szkoły podstawowej nr 4 w Zambrowie w odpowiedzi na pismo OR003-68-2024 z załączoną interpelacją radnych uprzejmie informuje. Wszystkie klasy 4-8 mają zajęcia wychowania fizycznego w salach do tego przeznaczonych. Na 114 godzin wychowania fizycznego realizowanych w tygodniu jedynie w sześciu klasach 1-3 jedna z godzin jest realizowana na korytarzu szkoły. Zjawisko to dotyczy czwartej lub piątej godziny lekcyjnej, kiedy w szkole kumulują się praktycznie wszystkie klasy. Przesunięcie zajęć na godziny późniejsze wymagałoby równoczesnego przesunięcia zajęć pozostałych w klasach 1-3, co skutkowałoby spadkiem ich efektywności. Zajęcia na korytarzach nie są jakąś nowością w pracy szkoły. Korytarz jest zdecydowanie lepszy niż sala lekcyjna, a każdy nauczyciel potrafi tak dobrać rodzaj zajęć, aby odpowiednio wykorzystać jego przestrzeń. Jeżeli chodzi o szatnię ogólną, to nie ma takiego problemu. Uczniowie mogą skorzystać ze swoich szafek podczas przerwy. Co do szatni przy hali sportowej, o ograniczeniu jej wykorzystania podczas przerwy decydują względy bezpieczeństwa. Zazwyczaj wchodzą do szatni pod koniec przerwy poprzedzającej lekcję. Nadmieniam, że żaden z rodziców nie zgłaszał takiego problemu. Jedyne wnioski rodziców dotyczyły ograniczenia wyjść uczniów na zajęcia prowadzone na zewnątrz przy niskich temperaturach. W mojej opinii w zakresie wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej, tak szkolnej, jak i basenu miejskiego oraz ilości organizowanych sportowych zajęć dodatkowych dla uczniów możemy być uznani za wzór. I odpowiedź na interpelację pani radnej Anny Truchel, która dotyczy powstania w Zembrowie Domu Pomocy Społecznej. W odpowiedzi na pani interpelację z dnia 27 lutego 2024 roku dotyczącej możliwości powstania w Zambrowie Domu Pomocy Społecznej informuję, że ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej określa zadania w zakresie pomocy społecznej. Do zadań własnej gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. kierowanie do Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób to zadanie własne powiatu. Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów. Dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie, osób uzależnionych od alkoholu. Obowiązuje również zasada ewentualnego łączenia typów domów pomocy społecznej prowadzonych w jednym budynku dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie, osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Typy domów pomocy społecznej mogą być łączone w inny sposób niż powyżej, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku. Ponadto każdy typ domu powinien posiadać specjalistyczną kadrę. Potrzeby mieszkańców miasta Zambrowa w zakresie zapewnienia całodobowej opieki są realizowane na bieżąco i umieszczanie w domach pomocy społecznej odbywa się w trybie natychmiastowym. Przy umieszczaniu bierze się pod uwagę lokalizację odpowiedniego typu domu, jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Obecnie z terenu Zambrowa w domach pomocy społecznej przebywa 36 mieszkańców w 5 różnych typach domów.
somatycznie chorych 18 osób, psychicznie chorych 13 osób, intelektualnie niepełnosprawnych dorosłych 3 osoby, psychicznie i somatycznie chorych 1 osoba, intelektualnie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 1 osoba. W 2023 roku miasto Żambrów ze środków własnych wydatkowało na pokrycie odpłatności w domach pomocy społecznej kwotę 1 376 264,95 zł. 37 osób. Średni miesięczny koszt za jednego mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej wynosił 3099,70 zł. Z przedstawionych powyżej danych wynika, że jeśli nawet na obecną chwilę byłaby możliwość utworzenia domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, nie pozwoliłoby to umieścić w nim wszystkich 36 mieszkańców Żambrowa wymagających całodobowej opieki ze względu na to, że są to osoby z różnymi schorzeniami, a tym samym innymi potrzebami. Ponadto zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje wojewoda właściwy ze względu na położenie domu. Jednym z warunków otrzymania zezwolenia jest dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której jest usytuowany dom pomocy społecznej. W chwili obecnej miasto Żambrów nie dysponuje odpowiednią nieruchomością pod tego typu inwestycję. Odpowiadając na kolejne pytanie zadane w interpelacji, pragnę poinformować, że do burmistrza miasta Żambrów dotychczas nie zgłosił się żaden inwestor z zamiarem wybudowania w Żambrowie domu pomocy społecznej. Wychodząc naprzeciw przyszłym potrzebom mieszkańców Żambrowa, pragnę zwrócić uwagę, że utworzenie domu pomocy społecznej jest ujęte w strategii rozwoju miasta Żambrów na lata 2022-2032. Inwestycja ma być realizowana we współpracy z sąsiadującymi gminami. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, jeśli chodzi o te odpowiedzi? Bardzo proszę, Pani Radna Anna Truchel. Szanowny Panie Burmistrzu, chciałabym się odnieść do odpowiedzi. Jak sam Pan zauważył, jest kilka możliwości utworzenia domu pomocy społecznej. Na pewno mieszkańcom chodzi o całodobowy dom pomocy społecznej. Uważam, że należałoby też zrobić sondaż, jaki konkretnie dom cieszyłby się największym zapotrzebowaniem. Mieszkańcy sugerowali mi, że najlepiej łączony typ dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie, ale to jest do przemyślenia i uzgodnienia. Jak wszystkim wiadomo, jest Pan Burmistrzem ponad 25 lat i sam Pan widzi, że w naszym społeczeństwie przeważają osoby starsze. I często osoby te nie mogą liczyć na pomoc, ale również mają problemy finansowe, bo pobyt w takim domu kosztuje bardzo dużo. Wspomniał Pan, że potrzeby są realizowane na bieżąco i osoby są umieszczane w domach pomocy w trybie natychmiastowym. Mieszkańcy więc pytają, co trzeba zrobić, żeby niezwłocznie dostać miejsce o dofinansowanie. Przeglądając materiały na dzisiejszą sesję, widzę, że MOPS zgodnie z finansowaniem pomocy społecznej ma to w zadaniach własnych. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS. Rozumiem więc, że tam należy zgłosić się, żeby uzyskać więcej informacji i ewentualne dofinansowanie. Chciałabym jednocześnie podkreślić, że problem jest pilny, a nie na odległe lata, tak jak jest to napisane w strategii, że do 2032 roku. Czas mija i nic się nie dzieje w tej sprawie. Mieszkańcy więc czekają na podjęcie szybszych decyzji, jeśli jest to możliwe. Jeśli chodzi o szkołę w Nowym Maskowcu, to dopytałam i uzyskałam odpowiedź, że to trochę mały budynek na DPS całodobowy, więc warto by było rozejrzeć się za czymś innym i jeśli jest taka możliwość, podjąć jednak ten temat. Dziękuję. Muszę powiedzieć, że szkoda, że akurat pod koniec kadencji dopiero tak aktywność Pani wykazuje w tym temacie, nie wcześniej, to jest jedna rzecz. Przepraszam, ale dopiero mi też ludzie zaczęli o tym mówić. Być może dlatego, że jest taki czas. Pani pozwoli, że ja teraz mówię. Druga rzecz, jak Pani widzi, wszystkie potrzeby naszych mieszkańców są zaspokajane. To jest druga rzecz. Trzecia, żadne ankiety tu nie pomogą, bo to nie jest koncertowe wykonanie zadania. To zależy od potrzeb wynikających, które nasi mieszkańcy zgłaszają i na bieżąco to jest robione. Trzecia rzecz, tak jak zapisane w strategii, a rozmowy przynajmniej były przeprowadzone z jednym wójtem gminy Ościennej, że wspólnie, bo to jest duże przedsięwzięcie i kosztowne, że taki DPS, Dom Pomocy Społecznej, w zależności od kategorii, może kiedyś powstanie. Tylko pamiętać proszę, że to nie jest zadanie łącznie miasta, a raczej powiatu i województwa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz głos prosi pan radny Ryszard Kazimierczyk. Panie burmistrzu, przed chwilą słyszałem, że w strategii rozwoju będzie to zrobione tam na lata do 32 roku. Mam tu przed sobą strategię 2012-2022. Budowa ośrodka opieki paliatywnej i geriatrycznej. Opieka społeczna, rozwój form opieki społecznej ukierunkowana na osoby przewlekłe, chore. Rozpoczęcie 2015, zakończenie 2018. Kto realizuje? Powiat Zambrowski, gminy i powiatu Zambrowskiego, miasto Zambrów, organizacje pozarządowe, prywatni inwestorzy. Nakłady finansowe 2 miliony złotych. Dziękuję. Jeszcze jedna rzecz. Pan dobrze to przeczytał i wiadomo, kto miał to realizować. My byśmy... Wszystko przeczytałem, panie burmistrzu. No i dlatego do tego się odnoszę. Kto miał realizować, to jest jedna rzecz. Druga, chodzi o środki finansowe, które pewnie nie zostały uzyskane. A trzecia rzecz, to jest rozmowa z osiedlnymi gminami, które nie były tym tematem w ogóle zainteresowane. Czwarta, rozmawialiśmy również z podmiotem, który również w Zambrowie ma minimum takie miejsce lokalizacyjne, które wszyscy wiedzą, gdzie jest, w ulicy Białostockiej, które ewentualnie można było zaadaptować na ten cel. Ale no niestety rozmowy spełzły na niczym. Dlatego chciałem podkreślić, jak pan będzie dalej cytował strategię, że to jest tylko strategia, a realizacja to jest co innego. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, nie będziemy znów dyskutować, bo to wiadomo, wybory są. Ale mieszkańcy to inaczej odczuwają. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym punkcie? Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, interpelacji radnych. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić dzisiaj interpelację? Dobrze, to może od razu odczytam tę interpelację. Interpelacja pani radnej Grażyny Anny Wyszyńskiej. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Podlaskie to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. To ogromna szansa dla osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Wiele zambrowskich rodzin potrzebuje takich mieszkań. W związku z kończącą się kadencją Rady Miasta proszę o przedstawienie informacji dotyczących budowy mieszkań czynszowych w Zambrowie i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Na jakim etapie na ten moment pozostaje realizacja programu budowy mieszkań czynszowych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Podlaskie w naszym mieście? Jakie zagrożenia i problemy wiążą się z realizacją takich inwestycji? Czy jest opracowany harmonogram prac w tym zakresie oraz regulamin naboru najemców mieszkań czynszowych? Jeśli tak, to gdzie można się z tym zapoznać? Czy jest już prowadzony nabór potencjalnych najemców i kto się tym zajmuje? Proszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie. Odpowiedź oczywiście zostanie udzielona. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Znaczy odpowiedź na piśmie, ale żeby zaspokoić pani ciekawość i państwa, to chodzi o to, żeby już nie był posądzany, że coś obiecywałem i coś nie zrobiłem. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o te sprawy związane z pani interpelacją. Pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o sprawy budownictwa czynszowego, to był to program rządowy, który rząd ustępujący przez 8 lat niewiele zrobił. To mówię bardzo delikatnie, niewiele zrobił, patrz, 3 miliony mieszkań, a to tak ogólnie. Druga rzecz, była oferta Krajowego Zasobu Nieruchomościami dla naszych samorządów wszystkich, województwa podlaskiego, którzy mają swoje grunty, żeby wstąpić do spółki, która buduje budownictwo czynszowe. Ja dałem się nabrać czy nie, ale wierzymy święcie, że to powstanie. Taka spółka została zawiązana
1 czerwca 2022 roku. Powołana została Rada Nadzorcza, którą godnie mnie tu reprezentuje pan Krzysztof Kapitan. W skład tej spółki weszło 17 samorządów naszego województwa podlaskiego. To coś na podobne jak Towarzystwo Budownictwa Społecznego. I proszę państwa, ta spółka i do tej pory jest wysoce upolityczniona. Tam po prostu decydują decydenci, którzy nawet przywieźli prezesa w teczce, który nawet nie wiedział 2 godziny temu, że będzie prezesem tak poważnej spółki budowlanej. Kolejny się zmienił prezes i praktycznie poza tym, że mamy koncepcję, którą mogę państwu tutaj puścić, zobaczyć, to nic się nie dzieje. Nie został wybudowany żaden budynek, nie podpisana żadna umowa kredytowa. My jesteśmy największym beneficjentem, ponieważ chcemy budować na terenie tutaj po Koszarowym przy ulicy Magazynowej 4 budynki, w których każdy będzie miał 30 mieszkańców. Dlatego też dalej jesteśmy dalej w tym, może nie zainteresowani, oczekuję, co nowy rząd z tym problemem zrobi. Ponieważ zadanie było takie, że rząd daje środki, samorząd, patrz miasto Zamrów, przeznacza grunt aportem i zostaje to budowane. Jak to będzie? Na razie nie wiadomo, czy nowy rząd zaplanował pieniądze na ten cel, bo takie KZN-y są w każdym województwie, to rozbuchana struktura, bo każdy chciał mieć swoich prezesów i członków radach nadzorczych. Nie wiadomo, jak to będzie. Na razie to, co jest na dzień dzisiejszy, się przyglądamy, w jakim kierunku to pójdzie, bo jak pójdzie złym, to mam alternatywę, tylko że mnie pan Kazimierczak nie trzymał za słowo, że może być inna sytuacja, odmienna, że możemy z innych środków budować te budownictwo czynszowe. A na kolejne pytanie, to już pani odpowiem. Jeszcze jedna rzecz, państwo radni, pamiętają, podjęliście 2 uchwały. Jedna o 3 miliony, które dostaliśmy z budżetu państwa i te 3 miliony są w spółce. Druga uchwała 2 miliony 800 z groszami. Te pieniądze na razie nie są w spółce, a państwo nam to obiecało. I żeby budować jeden budynek, taki jak mówię, to trzeba od 7 do 9 milionów złotych. To są potężne pieniądze. A jeśli chodzi o te zagrożenia, powiedziałem, czy jest harmonogram prac? Trudno mówić o jakichś pracach, regulamin naboru mieszkańca jemców też nie ma, bo to by następne etapy było, będą. Jak będziemy wiedzieli, że będzie to na pewno robione, ponieważ ja, oni do mnie w tej chwili wymagają, żebym przeznaczył grunt do aportu, żeby coś rozpocząć. A ja chcę wiedzieć o konkrety, bo łatwo pozbyć się gruntu, który przejdzie w zasób Skarbu Państwa i nic z tego nie będzie. To jest jedna rzecz. Na pewno te budynki będą budowane etapami po kolei decyzją o warunkach zabudowy za gospodarkę, który wyda tutaj dział gospodarki przestrzennej. Jak będzie nabór prowadzony, to się okaże, Rada Miasta uchwali po specjalnej uchwale kryteria do tego naboru, oprócz tych, które zostaną rzucone odgórnie. My w tej chwili mieszkańcy piszą do mnie, ja to kieruję do działu promocji, wszyscy zainteresowani mieszkaniami czynszowymi, komunalnymi są na listę zapisywane i w razie potrzeby odświeżymy tą listę i wtedy dotrzemy do tych osób, które ewentualnie będą potrzebowały. Chciałem przypomnieć jeszcze raz publicznie, że to będą mieszkania czynszowe dla osób, które mają stałą pracę, będą mogły opłacać czynsz na bieżąco i jeszcze zaciągnąć kredyt na to z możliwością kupienia tego na własność po 15-20 latach. Dziękuję, to takie informacje. Dziękuję bardzo za informację. Mam nadzieję, że obecny rząd będzie kontynuował tę bardzo cenną inicjatywę, bo potrzeba jest ogromna. I
potrzebują te rodziny w Zambrowie. No, może nie w najbliższej przyszłości, ale doczekają się na te mieszkania, których brakuje i które są często, brak tych mieszkań jest powodem, że rodziny migrują poza Zambrów. Także miejmy nadzieję, że będzie to miało... Naprawdę są to pytania też od mieszkańców, dlatego ta interpelacja. Tak, bardzo dobrze, że jest taka informacja. Miejmy nadzieję, że będzie pozytywny finał. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, o głos prosi pan radny Ryszard Kazimierz. Panie burmistrzu, przepraszam najmocniej, ale znów strategię muszę wejść. Przepraszam najmocniej, że tak przed wyborami pana dręczę. Panie burmistrzu, ja cały czas tu mam i to, co pan mówi, ja tu kolegom naprzeciwko mówię. No. Budowa budynków mieszkalno-wielorodzinnych, budownictwo mieszkaniowe, budowa mieszkań socjalnych 2012-2015. Ja to panu podziękuję, bo pan jeden postawił budynek, tam za K3. I budowa mieszkań komunalnych 16-18. Żadnego pan nie postawił. Miasto Zambrów, budżet państwa 4,5 miliony. 4,5 miliona. Teraz pan sam powiedział, że 9 kosztuje taki budynek jeden. Także czasy się zmieniają, obiecanki zostają. Dziękuję. Dziękuję. Przedstawię teraz kolejną interpelację. Interpelację pani radnej Anny Truchel. Interpelacja dotycząca potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców głównie ulic Pułaskiego, Koseckiego, Bema, wynikającego z niewłaściwego magazynowania betonowych elementów do planowanej modernizacji ulicy Bema. W imieniu mieszkańców proszę o pilną interwencję. Zgłaszam zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci, dorosłych oraz wszystkich kierujących pojazdami. Dotyczy to ruchu przy ulicy Bema. Zagrożenie to wynika z niewłaściwego składowania betonowych elementów w bezpośredniej lokalizacji skrzyżowania ulic Pułaskiego i Bema oraz istniejących tam przejść dla pieszych. W obecnej sytuacji występuje absolutny brak możliwości bezpiecznego przechodzenia w tych miejscach ze względu na znikomą widoczność. Elementy zasłaniają pieszych zbliżających się do przejścia i odwrotnie pojazdy. Kierujące nimi osoby nie są w stanie zauważyć potencjalnego niebezpieczeństwa. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i wymaga natychmiastowej interwencji. Firma przygotowująca się do remontu powinna na takie gabaryty znaleźć składowisko w innym miejscu. Proszę o szybką interwencję i odpowiedź pisemną. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan burmistrz Libuda. Panie przewodniczący, jeśli można, odwrócę do tego. Do tej interpelacji. Faktycznie problem jest, my to zauważyliśmy zaraz po tym, jak te materiały zostały tam składowane. Zwróciliśmy się do wykonawcy o uprzątnięcie przynajmniej części tych materiałów. Miałem zapewnienie od przedstawiciela wykonawcy, że stanie się to do poniedziałku, czyli do wczoraj. Tak się nie stało. Interweniowałem dzisiaj, czekam na odpowiedź telefoniczną od wykonawcy, kiedy to zagrożenie zostanie usunięte. Przypominam tylko Państwu, że ulica Bema stała się teraz placem budowy i za bezpieczeństwo, chociaż my się nie uchylamy, na tym terenie odpowiada wykonawca. Dziękuję. Dziękuję. I to chyba będzie na tyle dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję. Oddam przeprowadzenie, poproszę pana Zbigniewa Kuleszy, wiceprzewodniczącego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do bloku uchwał. Mamy 5 projektów uchwał. Pierwsza z nich to zmiany w budżecie miasta na 2024 rok i o wprowadzenie poproszę pana burmistrza czy pani skarbnik. Pani skarbnik, proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otrzymali państwo w materiałach zmiany przedstawione zarówno dochody, jak i wydatki oraz objaśnienia. Przedstawię w imieniu pana burmistrza następujące zmiany. Jeśli chodzi o dochody, zmniejszenie planu dochodów własnych z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 424 107,62 zł. Zwiększenia dotacji z Funduszu Pomocy o kwotę 41 615 zł na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz 91 317
złotych również z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy. Jeśli chodzi o wydatki, proponuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych dróg w wysokości 397 385 zł i 5 groszy na ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Spacerowej do miejscowości Nagórki. Generalna Dyrekcja Dróg Autostrad zleciła zmienić nawierzchnię ścieżki zamiast asfaltu kostką grupową oraz odwodnienie zamiast kamieni, zleciła zastosowanie granitu oraz zwiększenie zakresu oświetlenia. W związku z tym koszty uległy zwiększeniu o te elementy. Zwiększenie wydatków na zakup licencji programów komputerowych o kwotę 67 199 zł i 90 groszy. Zmniejszenie wydatków na ochronę zabytków o kwotę 397 385 zł. Wydatki nie mogą być zrealizowane w bieżącym roku ze względu na zalecenia konserwatora, by dokonać ekspertyzy, jakimi środkami można dokonać czyszczenia cegły. Chodzi o ten budynek Wojska Polskiego 44. W związku z tym procedura wydłuży się do jesieni, a czynności z konserwacją tego budynku nie można dokonać zimą, tylko w okresie wiosenno-letnim. Zwiększono też dotację na remont dachu Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 74 957 zł i 43 zł. Groszy, przepraszam. To wiąże się z termomodernizacją budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Dach przecieka i trzeba by było jakby połączyć te prace. W pozostałych przypadkach dostosowano plan wydatków do aktualnych potrzeb. Jeśli chodzi o dochody ogółem po zmianach, wynosić będą 146 milionów 170 6 180 zł i 81 groszy i będą niższe w stosunku do poprzedniego planu o kwotę 279 440 zł i 87 groszy. Wydatki ogółem po zmianach wynosić będą 159 milionów 354 1050 zł i 96 groszy i będą również niższe od poprzedniego planu o kwotę 279 440 zł i 87 groszy. Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi 13 177 870 zł i 15 groszy. Mając powyższe na uwadze, w imieniu pana burmistrza uprzejmie proszę Wysoką Radę o przyjęcie proponowanych zmian w budżecie. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik, pani Annie Sadowskiej. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Budżetowa. Proszę pana przewodniczącego Zbigniewa Korzeniowskiego o opinię komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetowa na swoim posiedzeniu w dniu 25 marca bieżącego roku jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos odnośnie tej uchwały w sprawie zmian w budżecie? Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów, proszę o naciśnięcie przycisku. Tak, za, przeciw, wstrzymuje się. Dziękuję. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę. 19 głosów było za, przy jednym głosie wstrzymującym. Przeciwnych nie było. Kolejny projekt uchwały. Jest to uchwała odnośnie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic 71 Pułku Piechoty
i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zanim oddam głos panu burmistrzowi Libuzie, ja tylko nadmienię, że jest to uchwała, która została wywołana wnioskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego odnośnie tego terenu po dyskusjach na poprzednich sesjach Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję, panie przewodniczący. To tak krótko. Pan przewodniczący już przypomniał delikatnie historię tej uchwały, która została podjęta w grudniu. Tak jak burmistrz na sesji obiecał, spotkał się na komisji z osobami zainteresowanymi, z właścicielami terenów i w wyniku tego powstał projekt uchwały, w treści którego jest odstąpienie od zmiany zapisów planu na tym terenie. Także to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jeśli są pytania bądź wątpliwości, bardzo proszę. Komisja Rozwoju Gospodarczego, której przewodniczącym jest pan Bogdan Andrzejczyk, zajmowała się projektem uchwały i proszę pana przewodniczącego o opinię. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. A więc dyskusję otwieramy. Kto chce się zgłosić do głosu, proszę bardzo. Pani Laszczuk, radna Laszczuk, udzielam głosu. Wysoka Rado, panie burmistrzu, to co obserwujemy na dzisiejszej sesji, mamy podjąć uchwałę o odstąpieniu od zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic 71 i ulicy Wyszyńskiego. W moim odczuciu pokazuje siłę i moc mieszkańców. Pan przewodniczący powiedział, że tak, oczywiście, przystępujemy do zmiany tej uchwały na wniosek komisji, ale to proszę państwa, mieszkańcy swoim uporem i determinacją doprowadzili do tego, że Wysoka Rada zmieniła swoją decyzję. No, panie burmistrzu, zakładam, że zmieni. No, to się okaże. Dobrze, przepraszam, będę niegrzeczna. Proszę państwa, w moim odczuciu moc i siła tkwi w mieszkańcach miasta. Ja chciałam państwu tutaj bardzo podziękować za to, za wasz upór, za waszą determinację, że tutaj przychodziliście. Czy było to potrzebne, czy nie, pozostawiam ocenie wszystkich radnych oraz również państwa jako mieszkańców naszego miasta. W moim przekonaniu z tego całego galimatiasu, bo tak to nazwę, płynie jeden przekaz w stronę wszystkich mieszkańców naszego miasta, że proszę państwa, wasz głos jest głosem decydującym. To państwo powinniście wiedzieć o tym, jakie uchwały będą podejmowane i co z tych uchwał będzie wynikało. Ale chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jedno, że również z tego wszystkiego powinien popłynąć przekaz w stronę urzędników. A mianowicie, co prawda ustawa o planowaniu przestrzennym nie przewiduje, że nie nakazuje, powiem to w ten sposób, że należy przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami przed podejmowaniem ważnych uchwał. A ta uchwała była dla państwa bardzo, bardzo ważna, jak się okazało. Natomiast po tym wszystkim należałoby, w moim przekonaniu, wprowadzić coś takiego, że konsultujemy z mieszkańcami pewne sytuacje. Ja nie mówię, że każda uchwała ma być konsultowana, ale te ważne, które decydują o problemach pojedynczych mieszkańców. Ja się zgadzam, proszę państwa, bo ktoś mi powiedział, no dobrze, ale rada to powinna decydować o całości miasta i o życiu wszystkich mieszkańców. Tak, proszę państwa, tylko z poszanowaniem prywatnej własności i z poszanowaniem prawa każdego mieszkańca w tym mieście. Kończąc, ja tylko przypomnę, że to jest druga sytuacja w kadencji tej rady. Państwo pamiętacie teren Zabino i Park Miejski. Również zdeterminowana kobieta, mieszkanka tego miasta, przychodziła, prosiła, mówiła,
i decyzja Rady została w tej kwestii zmieniona. Parku nie będzie. I to, co powiedziałam na wstępie, panie burmistrzu, konsultacje z mieszkańcami to jest naprawdę bardzo dobry kierunek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czekam na kolejne zgłoszenia. Nie widzę radnych zgłaszających się do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały odnośnie odstąpienia od sporządzenia planu miejscowego, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Przepraszam, nie zauważyłem. Proszę bardzo, pan Kołomiński chciałby zabrać głos. Halo. Dzień dobry. Chciałem serdecznie podziękować Wysokiej Radzie. Jednomyślnie byliście za uchyleniem tej złej uchwały, ale przypominam, że w grudniu tylko jedna osoba, pan Kazimierczak, był przeciwko. Przez te 3 miesiące. Ale przeciwny był tylko pan Kazimierczak. Było kilka osób. Mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć? Nie. Państwo się zrekomendowali i w tej chwili jest wszystko w porządku. Okej, nerwy nasze i tak dalej, to nas dużo kosztowało. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która no nie boli. Pan Kazimierczak stanął w naszej obronie, w obronie prawa do własności, głośno o tym mówił, został zaatakowany brutalnie przez pewnego pana. Mówił o tym na ostatniej sesji. Nikt z Państwa o tym nie powiedział. Ja oglądałem swoją radę. Myślałem, że po prostu, że to jest, nic nie stało, że jest wszystko w porządku. Żeby być radnym, trzeba mieć jakąś pewną odwagę. Można cokolwiek powiedzieć, w szczególności pan burmistrz. Pan burmistrz powinien zająć jakieś stanowisko w tej sprawie. Nie może być tak, że ktoś za swoje poglądy dostaje w twarz. Najwyższy czas coś powiedzieć. Ja osobiście za próbę wrogiego przejęcia naszej ziemi wystawiam panu czerwoną kartę. Czerwoną kartę. Ja nie zagłosuję na pana. I sądzę, że moi znajomi również. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan burmistrz. To znaczy tak, to co pan powiedział, szczególnie, że jestem kandydatem do Rady Miasta z pewnego ugrupowania, to nie wystawia panu dobrych tutaj not, proszę pana, bo to jest kampania wyborcza. Ja nie będę się do tego odnosił również ze względu na kampanię i nie chcę tu z panem polemizować w tym temacie, proszę pana. I tylko tyle. W tym temacie nic więcej. Dziękuję. Jest jeszcze jedna sprawa. Pan obiecał, pan oszukał radę, okłamał, powiedział, że rozmawiał z nami i że my w tej sprawie stoimy. Pan nas przeprosił, obraził nas, pan nas nie obraził. Pan kłamał na radzie, ale na komisji nas pan przeprosił. Dlaczego? Pan powiedział, że jeżeli będzie trzeba, przeprosi też tak samo tutaj na razie. Więc czekam na przeprosiny. Uważam, że to koniec tematu jego jest. To, co było na komisji, stało się w tej chwili. Mamy okres wyborczy i proszę do tego nie wracać. Naprawdę. Proszę Państwa. Jeśli merytorycznie, to bardzo proszę. Jeśli... Tak, zdecydowanie merytorycznie. Chciałem tylko powiedzieć, podziękować panu przewodniczącemu, że dopuścił nasz głos tutaj na Radzie. Podziękować panom burmistrzom za to, że żeśmy merytorycznie rozmawiali na komisji. Państwu dziękuję, że głosowaliście, że zrozumieliście, dlaczego ta sprawa jest dla nas ważna. Jak również dziękuję również mediom zambrowskim, które nagłośniły tę sprawę, portal Zambrowiacy i Zambrów.org. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos w dyskusji prosi według kolejności zgłoszeń pani radna Laszczyk. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja chciałam odnieść się do wypowiedzi tutaj mieszkańca miasta. Proszę pana, tak, ja byłam jedną z radnych, która głosowała za przyjęciem tej uchwały.
ponieważ informacje, które wówczas zostały tutaj przekazane, skłoniły mnie do tego, że tak, jest taka potrzeba, że te tereny powinny być zagospodarowane, że wszystko jest uzgodnione i tak dalej. Więc uprzejmie proszę, ja nie traktuję tutaj ani wypowiedzi pana, ani wypowiedzi kolegów jako kampanii wyborczej. Nie, bo rozstrzygamy określony temat. Coś, co boli mieszkańców i każdy ma prawo, niezależnie od tego, czy kandyduje, czy nie kandyduje, ma prawo zabrać głos w tej sprawie. Tylko bardzo bym prosiła, żeby pan tak surowo nie oceniał radnych i nie mówił, że tylko pan Ryszard Kazimierczak był przeciwny tej uchwale, bo bardzo prawdopodobne, że pan Ryszard Kazimierczak miał jakieś inne informacje, o czym nie poinformował swoich kolegów, bo nie miał takiej potrzeby, ani nikt do tego nie musiał go zmuszać, prawda? Powiedział pan jeszcze jedno, że pan Kazimierczak został nieelegancko zaatakowany po sesji, bo miał czelność wyrazić własne zdanie, tak, i nikt go nie poparł. Otóż uprzejmie pana informuję, że pan Kazimierczak, radny, nie życzył sobie, żeby ktokolwiek w tej sprawie zabierał głos, ponieważ ja proponowałam koledze poparcie, powiedział, że nie, wystarczy, jako że jest bardzo skromnym człowiekiem, uważa, że wystarczy, jak sam zabierze głos w tej sprawie. Także to tylko tyle chciałam panu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Kazimierczak chciałby zabrać głos, tak? Ale bardzo proszę już nie używajmy słów kampania wyborcza. Dobrze, panie Kulesza, nie będę pana kopał po kostkach. Tak jak pan na komisji powiedział. Panowie i panie, to, co przeżyli ci panowie, ci tej rodziny, ja to znam. W 9 roku pan burmistrz obok mojej działki, dosłownie 50 metrów, może 70, od domów jednorodzinnych przy ulicy Sosnowej chciał postawić wieżę telekomunikacyjną. Tak, jak pani się Wyszyńca ostatnio pytała o te promieniowania, te inne rzeczy. Tak. Mieszkańcy do pana burmistrza pisali pisma, a ja w tym czasie chodziłem po sądach. Kilka lat się sądziłem, ta wieża została przeniesiona tam za obwodnicę do pana Czartoryskiego. Po prostu działka budowlana, kupiona za duże pieniądze w 97 roku. Przepraszam, ale to nie dotyczy tej uchwały. Dotyczy tego bólu, który ja przeżyłem chodząc po sądach. Znam ten ból, dlatego ja stanąłem w imieniu tych mieszkańców. Co to znaczy sądzić się w sprawach różnych? Ale panie, to też była uchwała Rady Miasta podjęta, panie Kulesza. Uchwała została podjęta w tej chwili i już jesteśmy po dyskusji. Po dyskusji, ale ten ból, oni przeżyli, ja też przeżyłem. I dlatego, ja to pamiętam, dlatego właśnie walczyłem w tej sprawie. Dlatego byłem taki silny, bo nie byłem obojętny. Ja to przeżyłem sam. A reszta rady może tego nie przeżyła, dlatego miała inne podejście. Dziękuję. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie, zatem zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Bo ja nie wiem, mam tu zgłoszenie, pani już nie ma. Kolejna uchwała jest to uchwała odnośnie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów, obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Białostockiej i papieża Jana Pawła II. O wprowadzenie poproszę pana burmistrza Adama Libuda. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado. Chcielibyśmy przystąpić do kolejnej zmiany, do zmiany kolejnego planu. Tak się złożyło, że to plan został uchwalony na ostatniej sesji. Mimo tego, że cała procedura uchwalania planu była zgodna z wymogami ustawowymi. Projekt planu wyłożony był przez okres 21 dni do wglądu publicznego. Kolejne 14 dni strony zainteresowane, a w zasadzie każdy, miał na wniesienie uwag. To w tym czasie wpłynęła jedna uchwała współwłaścicieli działki, o której mówimy, przy ulicy Białostockiej. I dotyczyła zmiany nieprzekraczalnej linii zabudowy. Więcej uwag nie było.
burmistrz tą uwagę uwzględnił, a Wysoka Rada na ostatniej sesji podjęła taką uchwałę o zmianie tego planu. Kilka dni po uchwaleniu tego planu wpłynął wniosek właścicieli działki objętej planem, którzy zawnioskowali o zmianę w tym planie, a konkretnie chodzi o minimalny wskaźnik nadziemnej intensywności zabudowy oraz maksymalny udział powierzchni zabudowy. W tym wniosku wskazali, jak według nich to powinno wyglądać. Ja Państwu teraz przytoczę może definicję tych współczynników, o których tutaj mówimy. Nadziemna intensywność zabudowy jest to stosunek sumy powierzchni kondygnacji nadziemnych, czyli mamy jedną, drugą, trzecią kondygnację i suma tych powierzchni w stosunku do powierzchni całej działki daje nam ten współczynnik intensywności zabudowy, który według wniosku właścicieli powinien wynosić 0,1. Kolejny współczynnik, udział powierzchni zabudowy, to jest trochę prościej, jest to stosunek sumy powierzchni rzutu poziomego budynku do powierzchni całej działki. Czyli powierzchnia zabudowy, procent powierzchni zabudowy działki. Wnioskodawcy chcieliby, żeby wynosił on 0,7. Burmistrz uznał, że jest to zasadny wniosek, który umożliwi zagospodarowanie terenu zgodnie z wnioskiem właścicieli i umożliwi im realizację zamierzonych planów. W związku z powyższym, Szanowna Rado, proszę o podjęcie uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wprowadzenie do tematu. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Rozwoju Gospodarczego. Bardzo proszę pana przewodniczącego Bogdana Andrzejczuka o opinię komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Jeśli są pytania, wątpliwości, bardzo proszę o zgłoszenia. Nadmienię tylko, że na Komisji Rozwoju Gospodarczego dosyć szczegółowo analizowano tę poprawkę i akurat członkowie komisji może wiedzą więcej. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem proponowanej uchwały, proszę o przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Czy pani radna chętnik głosuje, bo czekamy na pani głos? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę. 17 głosów było za, 3 głosy były wstrzymujące, bez głosów przeciwnych. Dziękuję serdecznie. I przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zambrów na rok 2024. I tu o wprowadzenie poproszę pana burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jaki jest powód zmiany uchwały dotyczącej programu, który państwo miesiąc temu ewentualnie podejmowali uchwałę, ponieważ wojewoda podlaski zarzucił, że utylizacja padłych zwierząt nie należy bezpośrednio do zadań gminy w ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz o opiekaniu bezdomności. Dlatego musieliśmy dokonać tą korektę, która jest tu w projekcie uchwały. Szczerze mówiąc, to w paragrafie pierwszym wprowadzenie do wyliczeń otrzymuje brzmienie 162 tysiące, a było 166. Te 4 tysiące, które były zapisane w tamtej uchwale, minusujemy i tak to wygląda i uchyla się ten punkt 5, o którym mówiłem, dotyczący tej
zabezpieczenia tych środków na ten cel. Tak to wygląda. Jeśli macie Państwo pytania, to poszliśmy po prostu na rękę Panu Wojewodzie i to ewentualnie w paragrafie 7, jak mówię, ten punkt 5, utylizacja padłych zwierząt za kwotę 4000 zł, żeśmy to chcieli, bo jak jeszcze raz powtarzam, wojewoda, a raczej jego służby uważają, że nie powinno to się znaleźć w programie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowały się dwie komisje. Pierwszy przewodniczący wywołany do odpowiedzi to przewodniczący, a przepraszam, jedno. Tak, Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, przepraszam. A, czyli pan Kamil Kowalczyk jest proszony o opinię komisji. Tak jest. Zastępcy. Szanowni Państwo, komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zambrów na rok 2024. Dziękuję. Dziękuję za opinię. Bardzo proszę, teraz otwieram dyskusję. Jeśli macie Państwo uwagi bądź pytania, proszę o zgłoszenie. Przepraszam. Skoro nie ma zgłoszeń, przechodzimy do głosowania. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę 19 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się, bez głosów przeciwnych. I ostatnia uchwała z bloku uchwał, więc uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. O wprowadzenie poproszę pana burmistrza Dąbrowskiego i proszę wszystkich o uwagę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jak państwo wiedzą, program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych kiedyś był co roku uchwalony przez Wysoką Radę. Zmieniły się przepisy i ten program obowiązuje w latach 22-25. I w tym programie chciałbym w paragrafie pierwszym nanieść pewną zmianę dotyczącą rozdziału 8, ustęp 7, który otrzymuje brzmienie, a zaraz powiem dlaczego. Ponieważ współorganizowanie festynów rodzinnych z elementami profilaktyki było w tej chwili w dwóch naszych parafiach, w Kościele Ducha Świętego i w Kościele Trójcy Przenajświętszej. Zwrócił się do mnie proboszcz parafii tutaj Józefa Rzemieślnika, że oni chętnie mają takie zapotrzebowanie na takie festyny, żeby można przekazać te środki w odpowiednim czasie z budżetu 2024 roku, dlatego była potrzebna ta uchwała, żeby wpisać tam również parafię Józefa Rzemieślnika. I to wszystko, jeśli chodzi w tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projektem uchwały zajmowała się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodniczącego pana Łukasza Miszaka proszę o opinię komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czekam na zgłoszenia państwa. Nie widzę zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa jest za, przeciw bądź wstrzymuje się?
Dziękuję. Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną uchwałę. Ogłaszam 10 minut przerwy. Super.
Przepraszam, bardzo proszę o uwagę. Proszę o zajmowanie miejsc. Wznawiam obrady Rady Miasta Zambrów. Proszę Państwa, dotarliśmy do punktu 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2023 rok. Sprawozdaniem zajmowała się Komisja Kultury i Oświaty. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Violettę Walasek o wyrażenie opinii komisji. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2023 rok. Wysoko oceniła pracę pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, pani Marty Konopka. Wykorzystując tą sytuację, że mam głos, chcemy też złożyć podziękowania pani dyrektor za szczególne zaangażowanie w prowadzeniu ośrodka. To ważne, że dostosowuje działalność Miejskiego Ośrodka Kultury do coraz nowszych możliwości, wzbogaca ofertę kulturalną, która z roku na rok ma coraz więcej odbiorców. Tu i w tej chwili chcemy też podziękować wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury za Państwa zaangażowanie, pracę, kreatywność. To dzięki Państwa pomysłom jest wiele możliwości i różnych ofert, z których korzystają najmłodsi, więksi i najstarsi mieszkańcy naszego miasta. To Państwa praca również jest zauważana nie tylko w Zambrowie, ale i poza Zambrowem, gdyż z tego sprawozdania dowiedzieliśmy się, że wyjeżdżacie Państwo ze swoimi uczestnikami tych różnych zajęć na konkursy poza Zambrowem, wojewódzkie, ogólnopolskie i zdobywacie tam wysokie miejsca. Jeszcze raz z tego miejsca w imieniu wszystkich członków Komisji Kultury i Oświaty dziękujemy za tak wielkie zaangażowanie. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Na sali obecna jest Pani Dyrektor Marta Konopka. Jeżeli są ewentualnie jakieś uwagi czy chęć zadania pytania, bardzo proszę Państwa o zgłaszanie się poprzez aplikację Sesja. Rozumiem, że brak jest zgłoszeń, zatem stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za ubiegły rok zostało Pani dyrektor prosi o głos. Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Z tego miejsca chciałabym serdecznie podziękować za owocną współpracę w tej kadencji. Dziękuję za dobre słowa, dziękuję za finansowanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. To dzięki Państwa energii, w tym, że otrzymujemy dotację podmiotową, realizujemy wszystkie potrzeby mieszkańców, a także odwiedzają nas goście. Z tego miejsca serdecznie dziękuję i życzę Państwu radnym, którzy startują w najbliższych wyborach, sukcesu wyborczego. A teraz jeszcze raz życzę powodzenia i mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższym czasie. Dziękuję Państwu. Życząc wesołych świąt, żegnam się z Państwem. Dziękujemy. Ale tu mamy jeszcze jeden punkt. Dziękujemy za życzenia, Pani Dyrektor. Proszę Państwa, punkt 8 to sprawozdanie z działalności społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie
w roku 2023 i tutaj również poprosimy panią przewodniczącą Komisji Kultury i Oświaty, panią Wioletę Walasek, o wyrażenie opinii komisji. Bardzo proszę. Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2023 rok. Dziękuję. Dziękuję. Te sprawozdanie było dostępne w aplikacji sesja. Czy może ktoś z państwa chciałby dodać tutaj w tym punkcie, ewentualnie zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w roku 2023 została przyjęta przez Wysoką Radę. Przepraszam. Proszę państwa, punkt 9 to sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku. I tym sprawozdaniem zajmowała się Komisja Kultury i Oświaty. Bardzo proszę panią Wioletę Walasek o wyrażenie opinii komisji. Dziękuję. Komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń, zatem stwierdzam, że sprawozdanie z działalności zostało przyjęte przez Wysoką Radę. Szanowni państwo, kolejny punkt to raport z wykonania Zambrowskiego Programu Profilaktyki, punkt 10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2023 roku. Tematem zajmowała się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Łukasza Miszaka o wyrażenie opinii komisji. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę państwa o zgłaszanie się. Rozumiem, że brak jest zgłoszeń. Bardzo proszę, pani radna. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie burmistrzu, pani dyrektor. Sprawozdanie jest merytoryczne, obszerne, pokazujące wszystkie treści, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W moim odczuciu realizuje to dobrze w miarę posiadanych środków. To, na co pani tutaj trochę narzeka, no to są niestety finanse, ale to wszyscy na to narzekamy. Ale mam do pani pytanie związane z funkcjonowaniem klubu seniora w Zambrowie. Pierwsze pytanie, czy klub seniora otrzymuje środki jeszcze unijne, czy już działa tylko w oparciu o środki budżetowe? Druga sprawa. Pisze pani tutaj, że pobyt w klubie seniora jest zwolniony z opłat. Proszę powiedzieć, z jakich opłat zwolniony jest, bo na mój stan wiedzy przebywanie w klubie seniora jest bezpłatne, ale może czegoś nie wiem. I trzecia sprawa. Od początku funkcjonowania klubu seniora klub przeznaczony był dla 30 osób. Tymczasem w 2023 roku w zajęciach uczestniczyło 50 osób, 41 kobiet i 9 mężczyzn. Bardzo proszę, to są takie proste sprawy, aczkolwiek chciałabym się dowiedzieć, czy dlaczego o to pytam? Ponieważ od początku zwracałam uwagę tutaj, że klub seniora powinien być klubem otwartym, że może dobrze byłoby, żeby poza tymi 30 osobami wstęp do klubu seniora mieli również inni seniorzy z miasta w miarę potrzeby, w miarę chęci i zawsze była odpowiedź nie, za mało, warunki są niesprzyjające, lokum jest nieodpowiednie, także bardzo proszę o odpowiedź. W związku z, szanowna Rado, panie burmistrzu, wyjaśniam. Klub seniora, na pierwsze pani pytanie odpowiadam, na dzień dzisiejszy nie korzysta już ze środków unijnych. Program
ukończony był z dniem 31 sierpnia. Utrzymujemy się ze środków własnych, oprócz tego z dotacji rządowej w ramach programu Senior, Klub Senior Plus, moduł drugi. Właśnie dziś dostałam już wniosek o przyjęcie dotacji. Otrzymaliśmy 58 320 zł, 20% jest ujęte z tego, co wnioskowaliśmy, ale to jest jakby dla wszystkich tego typu placówek w Polsce. Odpowiadam na pytanie, dlaczego jest taka rozbieżność w danych. 30 osób, tyle jest miejsc i tyle zawsze korzysta. W zajęciach uczestniczyło 41 kobiet i 9 mężczyzn, ponieważ na okres 2023 roku były dwa nabory. Nabór do klubu seniora jest na przełomie jesieni i wiosny. W związku z tym to były różne osoby. W jednym turnusie było 30 osób, w drugim turnusie również. Były to inne osoby i dlatego stąd te dane, że 41 w sumie kobiet i 9 mężczyzn. Poza tym, jeśli chodzi o kwestię, żeby klub seniora był otwarty jakby dla innych seniorów w naszym mieście, no to tutaj oczywiście wchodzą te kwestie lokalowe. Jakby ten metraż, 144 metry kwadratowe, które zajmuje klub seniora, jest tylko przeznaczone na 30 osób. I tu jakby przychodzą czasami osoby, które nie są w tym danym turnusie, ale na przykład na jakąś tam herbatę czy spotkanie. Są organizowane dni jakby takie otwarte w ramach właśnie projektu unijnego. Na zakończenie były takie dni organizowane, więc wtedy jest jakby ten klub otwarty i każdy może tam wejść, zapoznać się, zobaczyć, co się tam dzieje, jakie są tam zajęcia. Więc no, generalnie to nie jest jakby taki klub, nie wiem, zamknięty. No jest w zamknięty, pewien sposób jest zamknięty. Na dzień dzisiejszy no, nie przewidujemy tutaj zmian, dlatego ponieważ, no mówię, tu jest lokalowo, tym bardziej, że dowożony jest posiłek. Ten posiłek też musi być spożyty w należytych warunkach. Nie gdzieś na stojąco w kącie, tylko ma mieć zapewnione miejsce przy stole. I tu jakby tak to wygląda po prostu. Jeszcze pobyt zwolniony z opłat. Pobyt jest zwolniony z odpłat, dlatego, ponieważ może być odpłatność za pobyt w klubie seniora. Jest to pomoc w ramach pomocy społecznej, działa klub seniora i mogą być naniesione odpłatności, tak jak na przykład są za usługi opiekuńcze, właśnie uchwały Rady Miasta. Była podjęta taka uchwała, że pobyt w klubie jest nieodpłatny i jest to też zapisane w regulaminie. Takie pobyty mogą być odpłatne. No, dziękuję Pani bardzo, to znaczy, że nie doczytałam czegoś, ponieważ akurat w regulaminie nie znalazłam takiego zapisu. Bardzo prawdopodobne, że przeoczyłam i jakoś tak nie przypominam sobie, żeby była podejmowana uchwała o zwolnieniu seniorów w klubie seniora z opłat. Proszę, co było? Przy powołaniu do życia. Tak? Dziękuję Pani. Proszę bardzo. Dziękuję. O głos prosi pani Grażyna Anna Wyszyńska. Bardzo proszę panią radną. Panie przewodniczący, pani burmistrz, Wysoka Rado. Chciałabym zapytać właśnie o sytuację finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jakie zadania może są narażone na brak tych środków? Czy dotacje spływają systematycznie? Z jakimi problemami pani dyrektor się tutaj boryka? Na dzień dzisiejszy te, które dotacje, które otrzymamy, one będą spływać sukcesywnie. Jesteśmy przed podpisywaniem głównych umów. Dotacja na posiłek w domu i w szkole wnioskowaliśmy o 600 tysięcy przy środkach własnych 150, tak jak wzorem roku ubiegłego i na pewno tyle otrzymamy. Poza tym dotacja na Wspieraj Seniora,
czyli też na usługi te opiekuńczo-wychowawcze, opiekuńcze, przepraszam, też tą dotację dostaniemy. I tak jak wspomniałam, dotację na klub seniora już dziś dostałam informację, że mamy przyznaną. Te zadania są zabezpieczone. Być może, że w trakcie coś po prostu roku jakby wypłynie tak z potrzeb naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, że brak jest zgłoszeń w dyskusji. Zatem stwierdzam, że sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2023 roku zostało przyjęte przez Wysoką Radę. Punkt 11, proszę Państwa, to raport z wykonania zambrowskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku i tym tematem zajmowała się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. I poproszę tutaj przewodniczącego pana Łukasza Miszaka o wyrażenie opinii komisji. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała raport z wykonania Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę o zgłoszenia w dyskusji. Rozumiem, że pani Basiu, pani chciałaby zabrać? Tak, nie? Zatem w związku z brakiem zgłoszeń w dyskusji stwierdzam, że raport z wykonania Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku został przyjęty przez Wysoką Radę. Proszę Państwa, kolejne sprawozdanie to sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku i tym sprawozdaniem zajmowała się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. Bardzo proszę pana przewodniczącego Łukasza Miszaka o wyrażenie opinii komisji. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę o zgłoszenia. Rozumiem, że brak jest uwag, zatem stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny w 2023 roku został przyjęty przez Wysoką Radę. Kolejne sprawozdanie to sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Zambrów w 2023 roku. Przepraszam. Tym tematem zajmowała się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej. Bardzo proszę pana przewodniczącego o wyrażenie opinii komisji. Komisja w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, bez głosów przeciwnych oraz wstrzymujących, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Zambrów w 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji stwierdzam, że sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Zambrów w 2023 roku został przyjęty przez Wysoką Radę. Proszę Państwa, punkt 14 to informacja dotycząca opłat planistycznych. Dziękujemy, pani dyrektor. Dziękujemy. Ta informacja była dostępna w aplikacji Sesja. Czy ktoś z Państwa chciałby ewentualnie zadać pytania w tym punkcie? Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń, zatem stwierdzam, że informacja dotycząca opłat planistycznych została przyjęta przez Wysoką Radę. Proszę Państwa, dotarliśmy do punktu 15, wolne wnioski oraz sprawy różne. I tutaj pozwolę sobie przedstawić harmonogram pracy Rady Miasta Zambrów w miesiącu kwietniu bieżącego roku.
I tak w kolejności. Komisja Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 15 kwietnia, godzina 15. Komisja Kultury i Oświaty 16 kwietnia, godzina 14. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 17 kwietnia, godzina 14.15. Komisja Rozwoju Gospodarczego 18 kwietnia, godzina 13. Komisja Budżetowa 22 kwietnia, godzina 14.15. Szanowni Państwo, i sesja Rady Miasta Zamrów 23 kwietnia, godzina 12.00. Tradycyjnie tutaj na sali obrad ostatnia, tak jak Pan Burmistrz wspomniał. W związku z tym, że to będzie nasza ostatnia sesja, bym też chciał przypomnieć, że do końca miesiąca kwietnia jesteśmy zobowiązani złożyć oświadczenia majątkowe. Te oświadczenia majątkowe będą dotyczyły rozliczenia za ubiegły rok, czyli za rok 2023. Proszę Państwa, tak jak tutaj Pan Burmistrz już wspomniał, dobiega końca obecna kadencja Rady Miasta. Tuż po sesji kwietniowej, po ukończeniu kadencji czy też po sesji, należy przekazać tablety, które służyły nam do obsługi aplikacji e-sesja. Bardzo proszę mieć to na uwadze i sprzęt proszę dostarczyć do Biura Rady Miasta. Do Pani. Słucham? No. Jeszcze jedna. Pan Burmistrz chciał zabrać głos? Bardzo proszę. Tak, ponieważ czuję się w obowiązku, to co mówiliśmy w sprawach dotyczących punktu interpelacji Pani Grażynie Wyszyńskiej zapytała o postępach w budowie ulicy Zambrowa. Ja powiem przewrotnie. Tych podstępów to ja w ogóle nie widzę w tej chwili. O przebieg, ale ja zaraz powiem, ale to jest związane właśnie z przebiegiem. Tych postępów nie widać, a w tej chwili muszę powiedzieć, zmartwić Państwa, że zgodnie z harmonogramem, który otrzymałem, to obwodnica jest już opóźniona o 2 lata. Miała się zakończyć w 2028 roku, a niestety ma się, niestety z przykrością, w 2030 roku. Miało być do tego końca kwartału, to znaczy jeszcze do końca marca, przedstawione do Rady Miasta, do Urzędu Miasta wniosek o wykonanie decyzji środowiskowej, bo miasto musi się tym tematem zająć. To będzie trwało 1,5 roku, w dobrych warunkach może krócej. Ale do tej pory nie dostaliśmy. Zgodnie z tym mamy to dostać dopiero w 4. kwartale lub 3 tego roku. Jeśli chodzi o przebieg obwodnicy, też tu można tylko gdybać, ale po tych wnioskach, rozmowach z Generalną Dyrekcją, oni rekomendują wniosek, to znaczy wariant pierwszy, ewentualnie drugi. Wariant pierwszy, a drugi się niewiele różni, jeśli chodzi o miasto Zambrów, ponieważ zaczyna się to od ulicy Ostrowskiej. Jest przebieg przez tory przy działkach przy ulicy Wądołkowskiej i następnie, gdzie ogródki działkowe będzie skręcała w prawo i przecinała ogródki pod Pomem, przecinała Wojska Polskiego, tam na pewno będzie zbudowany dobry rozjazd i pójdzie terenami, tak powiem, popularnie nazywanymi poligonem do gminy Zambrów. I wariant pierwszy, a drugi się różni długością. Pierwszy wariant to jest około 4 km, a wariant drugi około 6300, ile pamiętam. Jest to różnica, biorąc pod uwagę, że kilometr wyceniony jest 30 milionów złotych, jest to kwota niebosiężna i trudno mi się wyobrazić w porównaniu z tym, co my budujemy. W każdym bądź razie problem będziemy w gminie Zambrów, ponieważ ten wariant pierwszy, skrócony, powiem 4-kilometrowy, przecina Wolę Zambrowską. Przecina i na pewno będą protesty w tym temacie.
Na pewno będą, jeśli chodzi o decyzję środowiska, miasto będzie wydawało, będą konsultacje społeczne, nie, jedno zebranie będzie. Ten wariant drugi na pewno będzie do przyjęcia, bo tam, jeśli chodzi o ten wariant, to myślę, że dotyka jednego zabudowania w gminie Zambrów. To tak wygląda na dzień dzisiejszy. A co będzie dalej, trudno powiedzieć. Z tego, co dostałem informację, a Państwu przekazałem, nawet są takie plany, żeby wstrzymać budowę obwodnicy Zambrowa ze względu na koszty. Dziękuję. To tyle. Proszę mnie pytać, bo więcej nie wiem. Będzie, tylko kiedy będzie. No to jest inna rzecz. Ja jeszcze tylko dopytam, czy brak decyzji co do wyboru wariantu nie przyczyniło się do tego opóźnienia i do tych trudności wszystkich związanych? Nie, to nie jest w gestii miasta. Miasto terminowo zrobiło i debatę jedną, drugą. Byli mieszkańcy, wysłaliśmy swoje uwagi, zapytania i to wszystko. A to jest firma Schister, która robi tą całą koncepcję ekonomiczną, techniczno-środowiskową tego przedsięwzięcia. Ale być może, żeby decyzja o wyborze wariantu... Ale to nie od nas zależy. To nie od nas zależy. A kto? Decyzji... Myśmy tu ewentualnie swoje zrobili i naprawdę miasto Zambrów nie ma sobie co zarzucać w sytuacji. Ja tylko ewentualnie mogę zadeklarować, jeśli będzie tak ślimacze tempo, to zwołam nieposłuszeństwo obywatelskie i zablokujemy drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę. Ja nie mogę No to o co chodzi? To czemu on mnie nie dopuszcza do głosu? Bardzo proszę, pani radna Laszuk. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, bo już myślałam, że się nie doczekam. Dobrze. Wysoka Rado, panie burmistrzu, pytanie do pana burmistrza. Sprawa dotyczy podatku rolnego. Otóż, jak państwo pamiętacie, Rada Miasta nie podjęła uchwały o podwyższeniu podatków lokalnych na 2024 rok. Podatek rolny jest też podatkiem lokalnym, tylko ustalanym w inny sposób. Ustalany jest przez organ podatkowy, czyli przez burmistrza miasta i w odniesieniu do ceny kwintala żyta ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Dzwonią do mnie mieszkańcy opłacający podatek rolny i pytają: pani radna, co wy tam wyczyniacie? Podnieśliście nam podatek rolny i to w maksymalnej wysokości. Moje tłumaczenie, że to prawda, organem podatkowym jest pan burmistrz i tak dalej, nie odnosiło żadnego skutku. Powiedziałam, że zapytam pana burmistrza o uwarunkowania, co zadecydowało o tym, że ta grupa, no to chodzi głównie o naszych rolników tutaj zambrowskich, zostali uhonorowani, oczywiście w cudzysłowie, i czym zasłużyli sobie, że inni mieszkańcy, pozostałe grupy nie otrzymały podwyższonych podatków, natomiast tylko ta jedna grupa otrzymała podwyższony podatek. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Dziękuję. Jeśli chodzi o podatek rolny, to od czasu, kiedy ja pamiętam, zawsze były ustalone stawki takie, jak zdecydowało ministro finansów. I do tej pory one... Ale co? Tak. Ustalone są tak jak wszystkie stawki przez Ministerstwo Finansów. Myśmy zajmowali się, państwo radni, nigdy się tym nie zajmowali, tego problemu nie było. Teraz akurat na koniec państwa kadencji wychodzi, ja rozumiem, z czego to jest, ale były podatki od nieruchomości, od środków transportowych na tapecie tutaj dyskusji, rozmów i albo żeśmy podnosili, albo nie. Jeśli chodzi o rok 2024 rok, to w ogóle tego tematu nie było na sesji, ponieważ nie wnosiłem do Wysokiej Rady obniżkę podatku i to wszystko na ten temat. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
O głos prosi pani radna Wyszyńska, bardzo proszę. Ja jeszcze chciałabym wrócić do swojej interpelacji, ponieważ wcześniej nie znalazłam tego artykułu, bowiem w Gazecie Współczesnej z marca tego roku jest informacja, że właśnie w Monikach będą budowane lokale czynszowe przy ulicy Kościelnej w formule Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Zlecono już wykonanie dokumentacji technicznej z wydaniem pozwolenia na budowę. Prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Czyli okazuje się, że no nie jest tak, że nic się nie dzieje. Niektóre miasta podjęły tę inicjatywę i tutaj, no ale... To znaczy, jeśli w tym temacie, Mońki są też w tym, w tych 17 gminach i tak to się dzieje, jak pani powiedziała. Tam muszę powiedzieć, że na wyrost pan burmistrz Mońek się tutaj reklamuje, jak to wygląda. Pewne prace są rozpoczynane na różnych etapach. Ja mówiłem, jak jest u nas, ponieważ sytuacja jest złożona, 4 bloki do budowania, ale czy będzie, to jeszcze trudno powiedzieć. Każda gmina by chciała wcześniej budować, ale ja jestem trochę sceptyczny i czekam na decyzje rządowe, czy będą pieniądze. Tam burmistrz zdecydował, zaryzykował i przekazał, czy ma przekazać już przygotowany grunt aportem rzeczowym. Ja na razie tego nie chcę robić. Dziękuję. Bo nie wiadomo, co będzie. Przekazać grunt to ewentualnie jeden projekt uchwały Rady Miasta, a później cofnąć to są lata. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosi pan radny Kazimierczak, bardzo proszę. W sprawie tego podatku rolnego, panowie i panie radni, panie burmistrzu, jeszcze do pani Basi cofnę się tego pytania poprzedniego. Podatek rolny, każdy wie, na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy do miejsca położenia gruntów. To w Zambrowie ustala burmistrz. W porządku, nie ma problemu, żeśmy nie ustalili. Mogliśmy z wnioskiem wystąpić, tam przelicznik zboża, kwintale i tak dalej, żeśmy tego nie zrobili. Burmistrz też to mógł podpowiedzieć, tego też nie zrobił. Chodzi mi tylko o różnicę. Gmina Szumowo, gmina Zambrów, w środku miasto Zambrów. Różnica jest 240 zł za hektar, a w gminach około 120. 100% większy. Co pani Zawik mówi? Źle powiedziałem coś? 240 zł za hektar. W mieście płacą około, tam z groszami jakimiś. Z groszami za hektar podatku rolnego. A w gminie Zambrów około 120. To jest 100% różnicy. I działka przy działce, miasto, rolnik, miasto, gmina Zambrów. To jest trochę takie fair. Na następny rok trzeba coś z tym zrobić, bo będzie jeszcze większa różnica. To nie jest nie fair, tylko szkoda, że tak późno państwo się obudzili. No właśnie. Wiem, dlaczego to jest z czym spowodowane, a będąc radnym 4 kadencje, mógł pan to wcześniej zauważyć. To jest jedna rzecz. A druga, każda gmina ustala podatek. My ustalamy taki podatek od nieruchomości. Można dać przykład, że gmina wiejska Zamrów czy inna ma wyższy podatek od nieruchomości. Także trudno porównać jednych z drugim. Druga rzecz, proszę państwa, co innego jest gmina wiejska, gdzie jest 1500 rolników, 2000 rolników, a co innego miasto Zambrów, gdzie jest znikoma ilość rolników. To też trzeba wziąć pod uwagę. No. Panie burmistrzu, ja rozumiem, tylko że w gminie wiejskiej, gdzie ma mniejszy podatek, na pewno z hektara więcej zboża, czego innych produktów nie weźmie niż w mieście. Te same koszty są zasiewu, te same koszty zbioru, te same koszty nasadzeń. Ma się tylko ziemią. Żeby to było od ziemi, gatunku, pierwsza, druga, czwarta klasa, rozumiem, wtedy tak. A nie w tym wypadku. Nie, nie, nie. Za duża jest rozbieżność, panie burmistrzu. No dobra, tylko pytanie. Do pana konkretnie. Słucham. Ile kadencji jest pan już radnym? 3. No. I to teraz na zakończenie 3. kadencji pan dopiero o tym pyta? Panie, a gdzie pan był przez 3 kadencje? Panie burmistrzu, pan powinien z tym wystąpić. Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale niekoniecznie. Pan zawsze... Nie. Tak, panie dobra, nie przerzucajmy się obowiązkami. Klub,
Oczywiście klub może złożyć wniosek, no. A powie pan, w jakim ja klubie jestem? Proszę, niekoniecznie klub. Trzech radnych. Klub nie, albo trzech radnych. No trzech radnych. Nie znalazłby pan trzech radnych? Mógłby pan znaleźć. Mógłby znaleźć. Ale dlatego nie przerzucajmy się. Nie, dobrze? Nie, bo no. Jest pana gestii, a, dziękuję. A my mogliśmy poprzeć. Oczywiście tak. Mogliśmy wystąpić. Tak. No ale, proszę państwa, ja bardzo no, przepraszam. Podatków robimy. Ale proszę o zgłoszenia, bo tak się tworzy chaos i rwetes, także tutaj dobrze, ja nie pozwolę na takie poczekać, prowadzenie ja się sesji. Zaraz zgłoszę. No właśnie. Bardzo przepraszam, ale panie burmistrzu, nie do końca pan ma tutaj rację. Proszę mi powiedzieć, czy ustawa o podatku rolnym, bo podatek rolny jest w gestii burmistrza jako organu podatkowego i to nie ulega wątpliwości. I teraz proszę, jedyne co Rada może zrobić, to może na wniosek burmistrza, tak czy nie, obniżyć cenę kwintala żyta. I nie licytujmy się tutaj. Pan mówi, pan był 4 lata radnym, nic pan nie zrobił. Przepraszam, panie burmistrzu, pan jest burmistrzem 26 lat. I trzeba było powiedzieć, szanowni państwo, oprócz podatków lokalnych mamy jeszcze podatek rolny. I bardzo proszę, żebyście państwo podjęli decyzję w tej kwestii. Dziękuję uprzejmie. Panie burmistrzu, jeszcze sekundeczkę, ja nie wiem, czy pan się zorganizował. Pan mówił, że ja się nie odzywam. Ma pan jakąś komisję w ogóle, gdzie ja jestem, że miałem zabrać głosu? Jakaś komisja przed sesją. I przez rok czasu nie był pan tak aktywny jak na dzisiejszej sesji. Panie burmistrzu, bo się na pana nazbierało już tych różnych aktów. Nie, nie, nie. No. Proszę państwa, wiemy... Jak czy pan dobrze robi, no to ja jestem za zawsze. Nie. I się nie odzywam. Ale na komisji, powie pan, na komisji się nie odzywam? Na siedzę komisjach? Cichutko? Nie. Szczególnie zawsze przed rozpoczęciem dyskusji komisji pan jest bardzo aktywny. A przed też i poprzed i pożartuje i wszystko. Ale na pewno w rzeczach strategicznych zawsze się odzywam. A w pierdołach o psich odpada się nikt nie odzywa nikt. Proszę państwa, proszę wyciszyć emocje i używać bardziej parlamentarnych sformułowań. To jest sesja Rady Miasta i proszę zachować powagę tego zgromadzenia. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos merytoryczny, podkreślam? Pani Wyszyńska prosi o głos. Bardzo proszę panią radną. Ja chciałam zapytać, czy ulica Armii Krajowej przy przedszkolu numer 5 jest miejską ulicą? Tak, to chciałam tylko zgłosić prośby mieszkańców i użytkowników tej drogi, że są tam takie dwie wyrwy w asfalcie, jakby można to wyrównać, żeby nie było uszkodzeń samochodów. Dziękuję. Dziękuję. Pan prosi o głos, tak? Bardzo proszę o mikrofon, tak żeby był pan słyszalny. Dobrze. To ja tylko chciałem się zapytać pytanie do pana burmistrza. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, bo miasto chyba jest właścicielem ogrodzeń i budynków, ogrodzeń między innymi przy Olimpii. Czy pan jako, nie wiem, przedstawiciel miasta może powiedzieć, że wszystkie komitety i ugrupowania mogą korzystać na równych prawach z możliwości zawieszenia tam swoich banerów? No tak mi się wydaje, że to chyba tak powinno wyglądać. Nigdy tego nie było. Ale to jest chyba własność nas, wszystkich mieszkańców Zambrowa, prawda? Proszę się zwrócić tym tematem do prezesa Olimpii, nie do mnie. Dobrze. Ja się zwróciłem i dostałem taką zgodę. Okay, dziękuję. W porządku, dobrze. No to tylko po prostu mówię wszystkim tutaj, że mogą z takich możliwości skorzystać. A jeszcze, no nie wiem, no powiem tak, no zasmuciła mnie ta sytuacja z radnym Kazimierczakiem. Ale chcę o tym powiedzieć, naprawdę chcę o tym powiedzieć, bo to jest sprawa nas wszystkich. My chyba tutaj mieszkańcy Zambrowa, szczególnie tych, ci, którzy spotykają się... Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to, co się wydarzyło pomiędzy panem Kazimierczakiem a mieszkańcem miasta Zambrów, to jest kodeks cywilny i to jest postępowanie cywilne. I my nie jesteśmy organem, który będzie tutaj rozpatrywał, co się wydarzyło. Nie mamy takich możliwości... I tak naprawdę nie możemy się tym zajmować, także jeżeli pan coś ma do powiedzenia, to proszę do meritum przejść. Nie, no tylko chciałbym powiedzieć, że wolałbym się z tym panem nie spotykać. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Bardzo proszę. Tylko... W czasie przerwy rozmawiałem tutaj z kilkoma radnymi i chciałem ich serdecznie przeprosić, bo powiedziano mi, że właśnie byli wprowadzeni w błąd i żeby była inna wiedza, inaczej by postąpili, więc tych Państwa serdecznie przepraszam, tak jak obiecałem w czasie przerwy. I ogólnie, jeśli chodzi o te banery, to Panie Burmistrzu, dzwoniłem do Pana Prezesa Olimpii i Pan Prezes Olimpii odesłał mnie do miasta. Dzwoniłem też do sekretariatu, jedyną osobą decyzyjną o tym, czy te banery mogą tam wisieć, jest Pan Burmistrz. No, nie udało mi się skontaktować z Panem, więc tutaj chyba trochę nie tak. Kolega uzyskał zupełnie inną informację. Dziękuję. Naprawdę nie czas i miejsce, ale czuję się odpowiedzieć Panu w innym temacie. Na Pana gruntach stoją nielegalne tablice reklamowe, który rozpoczął procedurę z jego zdjęcia po prostu na zbudowanym w Zambrowie. Nie czuje się Pan winny tego? Dziękuję, ale to Pan zdecydowanie nie chce ewentualnie. Więc Panie Burmistrzu, ja tylko wyraziłem zgodę, żeby na tych terenach można było postawić ten baner. Nie znam tutaj tych praw, innych historii. To robiła firma, która się tym specjalizuje. I tylko tyle. Jesteśmy wezwani tutaj przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego 28 i zamierzam się tam stawić i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Ja tylko wyraziłem zgodę, że na tym terenie można to zrobić. Nie znam praw, prawideł. Oni twierdzili, że raczej no, chyba będzie wszystko w porządku. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że brak jest zgłoszeń w dyskusji. Proszę Państwa, zbliżają się święta, święta wielkanocne. Pozwólcie Państwo, że w pozycji siedzącej w imieniu Pana Zbigniewa Kuleszy, jak i też Tomasza Koska, jak i też własnym, z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych pragnę przekazać serdeczne życzenia. Ciepłych, pełnych nadziei, świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań i mokrego dyngusa Państwu życzę, jak i też wszystkim mieszkańcom, którzy będą nas tutaj oglądali poprzez transmisję online. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam sesję Rady Miasta Zambrów. Dziękuję za uwagę.